Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po cudze mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy! Dzisiaj bierzemy na tapet film z 1985 roku, znany w Polsce jako Powrót do przyszłości, a w oryginale Back to the Future. O co chodzi z tym tytułem? Dosłownie słowo back znaczy z powrotem. Nawet nagrałam o nim specjalny odcinek Po cudzemu, znajdziecie go na YouTubie. To numer odcinka 217. Możecie też wpisać w wyszukiwarce YouTubeowej back po cudzemu albo back Arlena Witt, jak tam wam pasuje. Bo Arleta, tak chyba najwięcej osób wpisuje. W każdym razie dosłownie oznacza z powrotem do przyszłości. Znaczy nie z powrotem w sensie walczę z powrotem, tak jak walczę z potworem, czyli z kim, tylko że ja z powrotem, czyli znowu muszę iść do przyszłości. Co to oznacza? To oznacza, że ktoś już był w tej przyszłości, teraz już nie jest w przyszłości, tylko jest teraz albo w przeszłości i musi wrócić do tej przyszłości. Mam nadzieję, że zostało to przeze mnie jasno wytłumaczone. No nie wiem, jeżeli nie wiedzieliście tego wcześniej, to pewnie się tego teraz ode mnie nie dowiedzieliście, bo trochę zamotałam. W każdym razie, to wyrażenie Back to the Future zostało użyte w filmie dwa razy w dwóch różnych sytuacjach. Najpierw pojawiło się, kiedy akcja dzieje się w filmie w roku 1955. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Tak, czyli tu już jesteśmy po tym, jak główny bohater przeniósł się w przeszłość, no i musi teraz do tej swojej teraźniejszości, a wtedy tak jakby do przyszłości, wrócić. Drugi raz użyto tego wyrażenia później, już prawie na samym końcu, kiedy z kolei nasz ulubiony doktor już był w przyszłości, no i jakby w realiach filmu to faktycznie jest przyszłość, bo film powstał w roku 85, a doktorek poleciał sobie do roku 2015. Widzicie, nawet dla nas to już nie jest teraz przyszłość, co za czasy. No i on z powrotem się pojawia w tym 85 i mówi, musisz ze mną wrócić do przyszłości. You've got to come back with me. Where? Back to the future. Nie wiem jak wam, ale mnie wydaje się, że gdyby rzeczywiście ten tytuł przetłumaczono dosłownie, czyli z powrotem do przyszłości, no to tak średnio by to brzmiało. Powrót do przyszłości brzmi dużo lepiej i wcale nie jest to tłumaczenie jakoś bardzo odległe przecież od tego oryginalnego tytułu. Także naprawdę spoko sobie poradzili tłumacze. Tak uważam. Powrót do przyszłości, fantastyczny tytuł w wersji polskiej. Dziś mówię tylko o filmie pierwszym z tej trylogii, która powstała. Czyli tylko o tym, no, jak sama powiedziałam, nie? Pierwszym. Czyli Powrót do przyszłości. Nie tam dwójeczka ani trójeczka, tylko normalna jedynka, która zazwyczaj, gdy powstaje seria filmów, wcale nie ma numeru jeden. To jest ciekawe, nie? Że nie ma czegoś takiego jak Rambo 1, albo Rocky 1, albo Strażnicy Galaktyki 1. Tylko jest Rambo. A dopiero potem jest Rambo 2, Rambo 3. Ten pierwszy Rambo jakiś taki dziwny bez tego numeru, nie? Odstaje od tej reszty. No, w każdym razie. Znane cytaty. Znanych cytatów w filmie wcale nie jest tak dużo. Nie powiedziałabym, że to jakiś taki napakowany cytatami film, ale jest ich rzeczywiście kilka. Takich powiedzmy powiedzonek, które wszyscy kojarzą, że właśnie z tego filmu pochodzą. Jednym z nich jest Think McFly, czyli po prostu myśl McFly. Hello! Hello! Anybody home? Think McFly! Think! Anybody home? Możemy tłumaczyć jako, czy ktoś jest w domu, albo czy ktoś tu jest, no ale w tej scenie akurat nie pytamy wcale dosłownie, czy ktoś jest w domu, tylko jeden bohater drugiego puka w głowę,
Czyli tak jakby zastanawia się, czy w tej głowie jest mózg chyba, czy tam ktoś w tej głowie mieszka. Więc no, takie bardziej złośliwe jest to pytanie w tym przypadku. Zazwyczaj jednak możemy śmiało tego pytania użyć, gdy pytamy właśnie, czy ktoś jest w domu. Czyli no, na przykład wiecie, spotykacie miłą dziewczynę, czy miłego chłopaka, czy kogokolwiek innego miłego na mieście i na przykład chcecie wrócić z tej randki do tego kogoś, właśnie do domu, ale najpierw musicie wiedzieć, czy tam ktoś w tym domu jest, nie? Bo przyjemniej będzie, jeśli będziecie tam sami. I wtedy właśnie można zapytać, czy ktoś jest w domu. No to wiecie, już taka moja podpowiedź na zagraniczne przygody. Kolejna rzecz, to może nie jest znany cytat, ale jest to ważna informacja, ważny taki szczegół, jeśli chodzi o fabułę filmu. Bo jak pewnie wiecie, żeby przenieść się w inny czas, wehikuł czasu, który został wymyślony przez doktora Browna, musi uzyskać prędkość 88 mil na godzinę. No i oglądając film, widzimy oczywiście na ekranie ten licznik, który dochodzi do tych 88, ale my w kraju, gdzie używa się jednak trochę innych jednostek, możemy no nie do końca mieć poczucie, ile to jest tak naprawdę te 88 mil. Więc w Polsce przeliczamy to oczywiście na kilometry na godzinę i to jest dokładnie 141,6 kilometra na godzinę. I teraz wyobraźcie sobie, w roku 85 jedziecie z prędkością 140 km na godzinę. No to jest prędkość, powiedziałabym, zawrotna. Bo, no nie wiem jak wy, ale jak ja widzę prędkość w milach na godzinę, to tak, no mniejsze zawsze są te wartości. I tak nie czuję się tego, że to jest faktycznie szybko, ale kurczę. 140 na godzinę, to jednak jest czad. To jest zresztą chyba prędkość w Polsce oficjalnie niedozwolona, prawda? Bo na autostradach, z tego co pamiętam, to my możemy do 130 maksymalnie jechać. No, może się zmieniły przepisy i nie mam aktualnych informacji, ale tak mi się zdaje. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. No i tutaj mamy też wyrażenie serious shit. No zdecydowanie nie polecam go używać w oficjalnej rozmowie, ale na co dzień jak najbardziej. Chyba byśmy to przetłumaczyli najlepiej jako gruba jazda albo będzie grubo. No ale że słowo shit no nie jest to zbyt ładny wyraz, no to nie każdy może czuć się swobodnie, kiedy takiego słowa przy nim użyjecie. Więc po prostu ostrożnie z osobami, które znamy. Prawda, z kimś, kto wiemy na pewno, że się nie pogniewa. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. No i znowu, to może nie jest jakiś super znany cytat, ale kolejny ważny szczegół. Więc tak, po pierwsze, wyrażenie kluczowe, żeby w ogóle opowiedzieć, o czym film jest, czyli wehikuł czasu. Po angielsku wehikuł czasu to po prostu time machine, czyli tak jakby maszyna czasu. A my, widzicie, po polsku używamy takiego, no jednak rzadko spotykanego i wyszukanego słowa vehicle. Vehicle. No po angielsku też mamy niby vehicle, które oznacza pojazd, ale w oryginale proszę bardzo, machine. Proste, tak jak washing machine, czyli pralka. Nie? Czyli jakby te dwa urządzenia w sklepie mogłyby spokojnie stać obok siebie. Pralka, washing machine, wehikuł czasu, time machine, jakieś tam inne jeszcze machine. No i super, bardzo dobrze wyposażony sklep. I teraz, dlaczego w ogóle do stworzenia wehikułu czasu dr Brown użył właśnie tego konkretnego samochodu? Dlaczego wybrał sobie taką markę DeLorean? Więc tutaj on wyjaśnił, że chodzi o to, żeby mieć styl, nie? Czyli no ewidentnie ten samochód mu się podobał. Ale argumentuje później, chociaż to zdanie jest przerwane, że potrzebna mu była stal nierdzewna, z którego skonstruowany jest samochód. Więc z jakiegoś powodu ten wybór nie był przypadkowy. I co to w ogóle jest za marka? Ja nie widziałam nigdy na polskich ulicach, żeby to auto jeździło. Nie był to model produkowany w jakichś ogromnych ilościach i nakładach. Był to po prostu dwuosobowy samochód sportowy, a seryjnie produkowany był tylko w latach 81-83, więc też nie za długo. Great Scott! Let me see that photograph again of your brother. To jest chyba najbardziej znane powiedzenie z filmu, czyli Great Scott, które
przetłumaczymy chyba najlepiej na polski jako jasny gwint, no bo jest takie dosyć łagodne, jeśli chodzi o wulgarność. I nie jesteśmy pewni, skąd ono się wzięło. Możliwe jest, i to chyba najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, że pochodzi od generała Winfielda Scotta z wojny secesyjnej w Stanach, który podobno ważył ponad 130 kg i właśnie jego żołnierze tak o nim mówili. Wielki Scott, Great Scott. Ale być może wcale to nie o niego chodzi. Może był to po prostu eufemizm, który albo dotyczył szatana, albo Boga. Także możliwości mamy dużo. Gdybyście mieli podać jeden przedmiot, z którym kojarzy wam się ten film, no to oprócz wehikułu czasu prawdopodobnie będzie to dyskorolka. I ciekawe jest to, że w tym filmie właściwie nie pojawia się to słowo. Bo mamy co innego. Możliwe, że to wyrażenie, czyli board with wheels, a więc dosłownie deska na kółkach, pada tu, bo to jest akurat moment w filmie, gdy akcja dzieje się w roku 55 i tam po prostu nie znali czegoś takiego jak deskorolka. Natomiast deskorolka normalnie, takie słowo oczywiście w języku angielskim też istnieje, i to jest skateboard, czyli tak jakby dojeżdżenia deska. Skate to czasownik jeździć, zresztą z tego też mamy skate'ów. Nie? Taką powiedzmy subkulturę. Dodam tutaj, mimo że mówię tylko dzisiaj o pierwszym filmie z tej trylogii, że w drugiej części, jak też pewnie wiecie, pojawia się podobny przedmiot, a więc też deska, ale taka, która już nie ma kółek, tylko która unosi się w powietrzu. I ona w tamtym filmie nazywa się hoverboard, czyli taka deska unosząca się. I tutaj bardzo ładne nawiązanie do poprzedniego odcinka podcastu, w którym mieliśmy w ogóle słowo hover, czyli unosić się. Tam ono wystąpiło w słowie hovercraft, czyli poduszkowiec. Ale wracając, bardzo podobało mi się, jak słowo hoverboard zostało przetłumaczone na polski. Deskolotka. Deskolotka. No po prostu coś absolutnie wspaniałego. Deskorolka, deskolotka. Naprawdę, jestem zachwycona tym tłumaczeniem. Szkoda, że deskolotki nie istnieją. Jeżeli oglądaliście kiedykolwiek jakieś materiały zza kulis, albo widzieliście chociażby zdjęcia czy gify z tego, jak film powstawał, to ten efekt unoszenia się tej deskolotki w drugiej części filmu był uzyskany tak, że ona po prostu była na takich linkach. Właściwie to rzeczywiście aktor latał na tej desce, po prostu ona była taką, można powiedzieć, huśtawką. Tylko że zawieszoną nisko nad ziemią. Hey doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Well, we're going, we don't need roads. I to jest drugi najbardziej znany cytat z filmu, czyli właściwie ostatnie zdanie. To pada na samym końcu. Tam, gdzie się wybieramy, nie potrzebujemy dróg. No i wtedy ten wehikuł czasu odlatuje, już nawet nie odjeżdża, tak jak to robił przez cały film, tylko odlatuje. Nie no, świetna zapowiedź tego, że w ogóle pojawią się kolejne części filmu, no bo trudno w taki sposób skończyć, nie? Także szacun. No i tutaj jeszcze przy okazji pojawia się takie wyrażenie jak backup, czyli właśnie cofnąć, wycofać samochód. Zwykle właśnie się go używa, kiedy mowa o cofaniu się na jakimś pojeździe. Kiedy przygotowywałam się do nagrania tego odcinka, byłam przekonana, że znajdę w filmie jeszcze jeden cytat, a mianowicie chicken, kiedy ten główny negatywny bohater, czyli Biff, oskarża Martiego, że jest tchórzem. No i ta wymiana zdań pojawia się parę razy i ja oglądałam film, bo oczywiście oglądam film zanim nagram ten odcinek, oglądam i szukam i słucham i nie ma tego. I okazało się, że to dopiero pojawia się w części drugiej. No i później też w trzeciej. Ale byłam przekonana, że ten motyw istnieje w trylogii od samego początku, a tu jednak nie. Więc tutaj dla was bonusowo, chociaż tego wcale nie powinno być i to jest taki materiał z gwiazdką, można powiedzieć, ale co mi dam, stać mnie, więc mam dla was ten prezent. Fragment z Powrotu do przyszłości 2, czyli Back to the Future 2. What's wrong, McFly? Chicken? What did you call me, Griff? Chicken! McFly! Nobody calls me chicken. Przydatne na co dzień.
No to teraz już więcej konkretów, mili państwo, czyli nauczmy się czegoś, z czego rzeczywiście skorzystamy w tak zwanym realu. Zawsze jak mówię w realu, to kojarzy mi się ten sklep Real, który już nie istnieje, ale no jeszcze parę lat temu istniał i śmieszyło mnie to, jak ludzie zaczęli mówić spotkajmy się w realu, bo to wtedy by znaczyło, że w tym sklepie, a to wcale nie o sklep chodziło, no ale... Odbiegam. Dosyć tego odbiegania. Jedziemy z pierwszym przydatnym wyrażeniem. I don't mind clocks on you. Yeah, it's 8 o'clock. Perfect. My experiment worked. They're all exactly 25 minutes slow. Wait a minute, doc. Are you telling me that it's 8:25? Precisely. Najważniejsze z tego fragmentu, co chciałabym, żebyście zapamiętali, to właśnie jak powiedzieć, że zegarek się spóźnia. Po angielsku nie mówimy, że się spóźnia, czyli is late, tylko mówimy, że jest ileś tam minut wolny. W tym przypadku było exactly 25 minutes slow, czyli spóźniają się o równo 25 minut. Więc tak na co dzień możemy powiedzieć, że na przykład zegarek spóźnia się 5 minut, the clock is 5 minutes slow. No i tutaj warto też zapamiętać rozróżnienie między słowami clock, czyli zegar, i watch, zegarek. Tak wymówi te słowa Amerykanin, Brytyjczyk powiedziałby clock i watch. Clock to jest po prostu zegar, no tak jak po polsku mówimy zegar, to albo budzik, albo zegar, który wisi na ścianie, czy stoi, taki wiecie. Duży, stary zegar. Ciekawe jest to, że po angielsku one się nazywają grandfather clock, czyli tak jakby zegar dziadka, ale to wcale nie musi być zegar dziadka. To jest tylko nazwa takiego zegara. Taki wielki, stojący, który wybija godzinę. Albo na przykład cuckoo clock, to jest zegar z kukułką. A watch to jest zegarek, który nosimy na ręce, na nadgarstku. Ja na przykład noszę akurat na lewym nadgarstku, bo jestem praworęczna i podobno tak to powinno się robić, że zegarek nosimy nie na ręce dominującej, ale widziałam już różne rzeczy na różnych rękach, więc no nie wiem, tak mnie nauczono i tak noszę i w ten sposób też nie oszukuję tych wszystkich mierników, kroków, energii, kalorii i takich tam, bo jeżeli nosi się zegarek na ręce dominującej, no to ta ręka dominująca więcej się rusza, nie? Więc łatwiej jest nabić te wszystkie kalorie i kroki i różne takie rzeczy, więc bądźmy uczciwi, no ale... Jak zwykle odbiegłam. Co mamy dalej? McFly, your shoes untied. Don't be so gullible, McFly. Your shoes untied znaczy but ci się rozwiązał. I teraz zobaczcie, po angielsku dosłownie to jest twój but jest rozwiązany. A po polsku mówimy but ci się rozwiązał. Tak jakby on się sam rozwiązał. Znaczy no w sumie on się rozwiązał sam, no bo nie rozwiązaliśmy go my. Ale podmiotem w tym zdaniu po polsku jest but. Czyli ten but dokonał tego rozwiązania. Fajne, nie? No i jeszcze mamy słowo gullible, czyli łatwowierny albo naiwny. Gullible powie Brytyjczyk, a Amerykanin bardziej przez o, gullible. It's like doctor. Yeah, I know. If you put your mind to it, you can accomplish anything. To jest fajne zdanie, bo stanowi ważny moment w filmie i pojawia się też w dalszej części, gdzieś tam pod koniec, jako taki motyw przewodni, można powiedzieć. Jeśli coś może być motywem, kiedy pojawia się jedynie dwa razy. Mamy tutaj wyrażenie put your mind to it, albo put your mind to something, to przyłożyć się do czegoś. I czasownik accomplish, tak powie Amerykanin, Brytyjczyk accomplish, i to jest osiągnąć. I o ile bardzo zachęcam do tego, żeby zapamiętać te wyrażenia, bo mogą być przydatne, no to chcę tylko uczulić, że całe to zdanie znaczy możesz wszystko, gdy się przyłożysz. Ja osobiście nie jestem za tym, żeby jakoś wyznawać specjalnie tę zasadę. Uważam, że nie należy się kierować właśnie myślą, że każdy może wszystko. Nie. Możemy to, co możemy, i to w zupełności wystarczy. Nic na siłę. W 20 minucie filmu widzimy rejestrację auta. Nie mogę jej wam tutaj pokazać, gdyż jestem w waszych uszach, a nie przed waszymi oczami, ale możecie mi uwierzyć lub sprawdzić sobie, jeśli będziecie sami film oglądać za jakiś czas. Rejestracja z napisem OUTATIME, tak jest napisane, przeczytamy to jako OUT OF TIME. I bardzo mi się podoba to wyrażenie OUT OF TIME, bo ono znaczy dwie rzeczy, a ja lubię takie, wiecie, językowe, fikumiku. OUT OF TIME albo może znaczyć tak jakby nie z tego czasu, tak jak mamy na przykład w przysłowiu out of sight, out of mind, czyli co z oczu, to z serca. Dosłownie jakby z widoku, z umysłu.
Tak, dosłownie chyba byśmy przetłumaczyli to przysłowie. Ale drugim znaczeniem tego wyrażenia out of time może być, że komuś się skończył czas. Czyli ono jest tak jakby skróconą wersją you have run out of time. Czyli koniec, koniec czasu. Nie no, coś fantastycznego. W filmie o czasie, rejestracja out of time, geniusz. To można w ogóle przeoczyć, jak się film ogląda, no bo nikt tego nigdy nie mówi o tym, nikt się do tego nie odnosi, ale myślę, że napis fajny. Też taka nietypowa pisownia tego słowa, no bo na rejestracji zmieści nam się chyba tylko 8 znaków, więc ono tutaj zostało skrócone, dlatego jest outatime, a w zasadzie powinno być out of time. Ale że można to właśnie tak też przeczytać, out of time, no to taka powiedzmy alternatywna, nietypowa pisownia. Normalnie w rzeczywistości nigdy nie spotkamy tego wyrażenia z taką pisownią, no ale tutaj, prawda, sztuka, kreatywność i tak dalej. Można sobie pozwolić na takie szaleństwo. Damn it, Doc, why did you have to tear up that letter? I only had more time. Tear up znaczy podrzeć. Tear znaczy drzeć i pisze się dokładnie tak samo jak łza, tylko że łzę wymawiamy tear. Dlatego właśnie w reklamie znanego szamponu jest no more tears, czyli nigdy więcej łez albo koniec ze łzami. A tutaj tear. A to drugie wyrażenie na końcu to jest if I only had more time, czyli gdybym tylko miał więcej czasu. Gdybym miał, gdybym miała, gdybym miało. How about a ride, mister? Jennifer. Oh, you a sight for sore eyes. O, to jest bardzo fajne, przydatne wyrażenie, w całości zdanie do zapamiętania. Are you a sight for sore eyes? Dosłownie znaczy, co za widok dla bolących oczu, no bo sore to jest właśnie taki bolący albo zmęczony. Najczęściej używamy tego słowa w wyrażeniu sore throat, czyli bolące gardło. A właściwie tłumaczymy to w całości jako jak dobrze cię widzieć, czyli że twój widok raduje moje oczy. Trudniejsze słówka dla chętnych. No powiem wam, że zdziwiłam się, przygotowując tę sekcję do odcinka, bo nie sądziłam, że w tym filmie będzie aż tyle ciekawych słów do sprawdzenia. Wydawał mi się ten film zawsze jakiś taki, nie wiem, dosyć prosty. Ale rzeczywiście, jak się człowiek wsłucha i sprawdzi, co to za słowa, można się dużo nauczyć, przyznaję. Pierwsze z nich na przykład to spóźnienie. Spóźnienie, wydaje się. Wielka mi trudność. A tutaj proszę bardzo. Marty, don't go this way. Strickland's looking for you. If you get caught, it'll be four tardies in a row. Właściwie to słowo tardy to jest przymiotnik i to jeszcze w dodatku dosyć oficjalny, taki używany nie w potocznych sytuacjach. I właśnie tardy znaczy spóźniony. No ale że tutaj mowa o takim szkolnym żargonie, więc four tardies to cztery spóźnienia. To tak jak my na przykład w szkole mówimy, że ktoś zgłasza nieprzygotowanie. No nie? I wtedy wpisuje się w dzienniku NP. Przynajmniej tak było, jak ja chodziłam do szkoły. Więc wtedy też można powiedzieć na przykład jeszcze 3 NP i dostaniesz pałę. Więc jak się już używa tego żargonu, no to każdy wie, co to jest to NP. No i tutaj też tardy, niby normalnie przymiotnik, a tutaj używane w formie rzeczownika. No i jest taka zasada w szkołach, albo była przynajmniej kiedyś, że właśnie 4 spóźnienia liczą się jak jedna nieobecność. I dlatego tutaj właśnie jest mowa o tym, że ojej, to już będzie 4 spóźnienie, a więc wiecie, to decydujące. You got a real attitude problem, McFly, you're a slacker. You remind me of your father when he went here. He was a slacker too. Slacker to bardzo potoczne słowo, które oznacza po prostu leń. Leń, no ktoś, kto się leni, no co tu dużo mówić, no leń to leń. Na tapczanie siedzi leń i dalej znacie. I notice your band is on the roster for the dance auditions after school today. Why even bother, McFly? You don't have a chance. You're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Roster to właściwie kartka papieru, która wygląda jak lista. Może to być albo lista przydzielonych ról do jakiegoś wystąpienia, czy tam na jakiś koncert, albo może to być jakiś harmonogram. Roster for the dance auditions, czyli właśnie lista zespołów, które zgłosiły się na to, żeby występować na szkolnym balu. A potem mamy jeszcze czasownik amount to, który oznacza stać się albo wyjść na, tak jak mówimy o wyjść na ludzi. Więc tutaj w zdaniu no McFly ever amounted to anything, to oznacza, że żaden McFly, czyli żaden członek jego rodziny, nigdy nic nie osiągnął.
Więc widzicie, no, taki fajny, pozytywny, motywujący nauczyciel to jest naprawdę skarb. Save the clock tower. Mayor Wilson is sponsoring an initiative to replace that clock. 30 years ago, lightning struck that clock tower and the clock hasn't run since. Lightning struck, czyli piorun uderzył. Lightning to piorun, a strike, struck, struck, to też mówiłam w poprzednim odcinku, to właśnie uderzyć. No i wiadomo, jest to dosyć ważne słowo, jeśli chodzi o fabułę filmu. I potem mamy, że zegar nie działa od tamtej pory, czyli the clock hasn't run since. A więc tak jakby zegar od tamtej pory nie biega. Biegać i działać, jak wyraźniej w angielsku, to to samo. Biff just happens to be my supervisor and I'm afraid I'm just not very good at confrontations. Get the car, Dad. I mean, he wrecked it. He totaled it. Supervisor to przełożony, a w zdaniu he totaled it, czyli stotalował go. A więc po prostu go roztrzaskał i tak powie Amerykanin, total a car, czyli jakby no, całkowicie rozwalić auto. Po brytyjsku raczej użyjemy frazala write off. I to może nam się skojarzyć na przykład z wyrażeniem szkoda całkowita. Tego terminu się używa często w branży ubezpieczeniowej. Mi się kiedyś wydawało, że szkoda całkowita to jest taka, kiedy samochód po prostu jest już w kawałkach. Nie? Że wiadomo, że nie będzie jeździł. A okazało się, że wcale nie. Że szkoda całkowita to taka, kiedy naprawa tej szkody się nie opłaca, bo wyniosłyby te koszty więcej niż kupno nowego samochodu, albo raczej niż wartość tego samochodu. Nie? No to dajmy auto na złom. Roll tape. Okay, I will proceed. Is that a Devo? Never mind that now. Never mind that now. Right. Not now. Tutaj to jest trochę obcięte i ledwo to słyszymy, ale Marty pyta doktorka, is that a Devo suit? Co to jest to Devo? Devo to skrót pisany Devo przez V. Czasami przed O jest jeszcze myślnik, taka wiecie, stylizacja powiedzmy. I to była nazwa zespołu amerykańskiego postpunkowego, który w późnych latach 70. i wczesnych 80. był znany w mainstreamie. Najbardziej popularny z powodu dwóch swoich utworów, piosenka Whip It i piosenka Girl You Want. Ja to jestem taka mądra, bo wyczytałam to wszystko w Wikipedii, natomiast bardzo byłam ciekawa tych utworów, bo myślę sobie, okej, taki znany zespół, no to jak usłyszę, to może skojarzę. Więc wy też teraz będziecie mieli szansę usłyszeć po fragmencie tych dwóch utworów i sami ocenicie, czy słyszeliście, czy nie. Ja, spoiler alert, nie słyszałam. W każdym razie, proszę bardzo, oto fragment Whip It. A oto fragment Girl You Want. It drips on down in a mist on the ball. She's just a girl, the girl you want. I to właśnie były najbardziej znane utwory tego zespołu. Dlaczego Marty w ogóle pyta o to, że to jest jakiś Devo suit? Devo suit chodzi o ten kombinezon, który doktorek ma na sobie. Pyta o to dlatego, że ten zespół często w podobnych właśnie kombinezonach występował w swoich teledyskach albo na koncertach. Więc tak się wydawało, że o, to tutaj doktorku jesteś fanem zespołu Devo? Wiecie, taki żarcik z popkultury tamtych czasów. Sorry about your barn. Barn to budynek gospodarczy. Na polski możemy to tłumaczyć albo jako obora, albo jako stodoła. Bo barn to może być albo pomieszczenie, gdzie trzymamy zwierzęta, albo siano. You space bastard! You killed my pine! Pine to sosna. I wydaje się to słowo niespecjalnie tutaj interesujące i związane z filmem, ale jak będziecie oglądać film, to zwróćcie uwagę na nazwę tego centrum handlowego, przy którym właśnie jest parking, gdzie dzieje się dosyć ważna w filmie scena. To centrum handlowe nazywa się na początku filmu Twin Pines Mall, czyli tak jakby galeria dwóch sosen. A kiedy oglądamy film, to później zmienia się jego nazwa na Lone Pine Mall, czyli tak jakby galeria samotnej sosny. Ponieważ w pewnym momencie, kiedy Marty jedzie swoim samochodem, to znaczy właściwie wehikułem czasu, przepraszam, to jedno z tych drzewek ścina i dlatego zostaje tylko jedna sosna. I w taki sposób można powiedzieć, że on jednak wpłynął na teraźniejszość, bo no, zmieniły się niektóre wydarzenia. Nie wrócił tak naprawdę do teraźniejszości, jaką znał, tylko do trochę innej wersji tej teraźniejszości. Hey kid, what'd you do? Jump ship? What?
What's with the life preserver? Jump ship to uciec ze statku, a life preserver to kamizelka ratunkowa. Fajnie się nazywa, nie? Life preserver, czyli tak jakby ratowacz życia. A pytają go o to dlatego, że on ma taką puchową czerwoną kamizelkę. No na pewno ją kojarzycie. He's a peeping Tom. Peeping Tom to podglądacz. I Tom to jest po prostu imię, Tom, czyli Tomek albo Tomasz. Fajne jest to, że w takim wyrażeniu zostało użyte imię prawdziwe, bo my też w języku polskim mamy takie wyrażenia, gdzie mamy imiona. Na przykład nocny Marek. I u nas na przykład w wyrażeniu nocny Marek słowo Marek piszemy małą literą. Tak w Peeping Tom, Tom to zawsze będzie imię, więc zawsze wielką literą. Where are my pants? Over there. On my hope chest. Hope chest to skrzynia posagowa, czyli właśnie to co znaczy, nie? Taka wielka skrzynia, która stoi przy łóżku panny, no i do tej skrzyni ładowane są, powiedzmy, dary rodziców, które ona dostanie w ramach posagu, kiedy zostanie wyprawiona za mąż. He's a very strange young man. He's an idiot. Comes from upbringing. Parents are probably idiots too. Lorraine, you ever have a kid who acts that way? I'll disown you. Upbringing to wychowanie. To słowo pochodzi od czasownika bring up. Tak zresztą można utworzyć właśnie rzeczownik, czyli up idzie na początek, przed bring i potem jeszcze dodajemy końcówkę ing. Upbringing to wychowanie. Bring up, wychować. Natomiast disown to wydziedziczyć. Marty, I'm sorry, but the only power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning. Tutaj mamy słowo, którego wydaje się nie ma potrzeby zapisywać, bo przecież doskonale wiemy, co to jest. Ale zwróćcie uwagę na jego wymowę. Gigawatt to gigawatt. Gigawatt. A bolt of lightning to błyskawica. If we could somehow harness this lightning, channel it into the flux capacitor, it just might work. Harness znaczy ujarzmić. Ujarzmić to słowo nigdy mi się nie kojarzyło z rzeczownikiem, a jednak przecież od niego pochodzi, czyli z jarzmo się wzięło. Jarzmo mi się wydaje jakieś takie abstrakcyjne, a ujarzmić, no to używam na co dzień. I potem mamy jeszcze czasownik channel. Channel it into the flux capacitor. Flux capacitor nie tłumaczymy, bo to jest po prostu jakieś wymyślone urządzenie, które doktorek sobie tutaj stworzył. Natomiast samo channel to skierować. This is more serious than I thought. Apparently your mother is amorously infatuated with you instead of your father. Whoa, wait a minute. Doc, are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? Precisely. Whoa, this is heavy. Amorously znaczy romantycznie. To słowo pochodzi od amora albo od amorów. Infatuated with to zauroczona kimś lub czymś. Potem mamy have the hots for someone, czyli dosłownie mieć gorące coś dla kogoś. Brzmi dziwnie, gdybyśmy się chcieli na tym skupić. Chodzi o to, że ona na niego leci. Lecieć na kogoś to have the hots for someone. No i potem to słowo heavy, które Marty wymawia dosyć często, po polsku przetłumaczymy jako grubo. Wow, grubo, nie? Tak się potocznie u nas też mówi. Heavy. Since you're new here, I'm gonna cut you a break today. So why don't you make like a tree and get out of here? Cut someone a break albo give someone a break to zlitować się nad kimś. Najczęściej właśnie prosimy kogoś, żeby no daj spokój, daj mi spokój, czyli give me a break. A potem make like a tree and leave. Właściwie tak brzmi to powiedzenie. Potocznie przetłumaczymy to jako spadać. I teraz wam powiem, jak genialne jest to tłumaczenie. Ja już wam teraz to tłumaczę, geniusz tego tłumaczenia. Popatrzcie. Make like a tree, czyli zrób tak jak drzewo i spadaj. Bo z drzewa spadają liście. I właśnie leave to jest, wiecie, tak jakby liść. Wiadomo, że jeden liść to jest leaf, a liście to leaves. Wtedy to już wygląda tak jak odchodzi ta wersja czasownika leave. Ale no kurde. Make like a tree and leave, czyli zrób tak jak drzewo i spadaj. Chociaż nie, no właściwie to nie drzewo spada, tylko z drzewa coś spada. Czyli zrób tak jak drzewo robi, o w tym sensie. I spadaj. Tak to sobie wymyśliłem. Let me show you my plan for sending you home. Please excuse the crudity of this model. I didn't have time to build it to scale or to paint it. Tutaj mamy słowo crudity. Tak wymawia to doktorek. Po brytyjsku powiedzielibyśmy raczej crudity,
I ono to jest rzeczownik, który pochodzi od przymiotnika crude, pisanego crude. Crude znaczy prymitywny albo surowy. A więc on przeprasza tutaj za jakby prostotę tego modelu, że ten model jest taki byle jaki, taki na szybko zrobiony. No, jak się przyjrzymy temu modelowi, to moim zdaniem on wcale nie wygląda na byle jaki. Ale wiecie, no, znany naukowiec ma trochę inne wymagania jednak. Don't be such a square. Everybody use anybody drinks. Don't be such a square, czyli dosłownie nie bądź takim kwadratem. Dzisiaj już raczej nikt tak nie mówi. To jest stare słowo. Tutaj jest użyte dlatego, że akcja się dzieje w roku 55, więc sami rozumiecie, przed wieloma erami w poprzednim stuleciu. I ono właśnie znaczyło sztywny albo nudny. Nie bądź takim sztywniakiem. The hell are you doing in my car? Hey, beat it, spook. This don't concern you. Who you calling spook, Peckerwood? Hey, listen, guys. Look, I don't want to mess with no reefer addicts, okay? Tutaj w tej krótkiej wymianie jest bardzo dużo ciekawych słówek, bo tak, mamy na przykład beat it, czyli spadaj, i to jest dokładnie to samo wyrażenie, którego użył kiedyś Michael Jackson w swojej piosence. The fire's in their eyes, their words are really clear, so beat it, just beat it. Potem mamy słowo spook. Nie musicie go zapamiętywać, ja tylko je podaję tutaj w ramach ciekawostki, bo ono jest bardzo potoczne i bardzo obraźliwe i po prostu w ten sposób możemy się zwrócić do kogoś albo raczej o kimś czarnoskórym. Czyli to jest odpowiednik polskiego słowa murzyn dzisiaj. Z kolei jego przeciwieństwem jest też potoczne i obraźliwe słowo dla białego człowieka, a szczególnie dla białego biednego człowieka, a więc peckerwood, które tutaj też padło. No i później mamy słowo reefer, też stare i potoczne, które oznacza skręt. A więc no cóż wam mogę powiedzieć. Ziółko. Come on, man. Let's do something that really cooks. Let's do something that really cooks. Dosłownie, zróbmy coś, co naprawdę gotuje. I może tutaj chodziło o zagotowanie tego tłumu do tańca i wydobycie z niego jakiejś energii. Jest to wyrażenie, które no rzadko występuje w jakichś innych źródłach, czy w ogóle na co dzień. Niektórzy nawet zastanawiali się, co on miał na myśli tutaj mówiąc to. W sensie niektórzy Amerykanie. Tak rzadko jest to używane określenie, więc też nie musicie się go uczyć, że tak powiem. Więc slangowo można powiedzieć w muzyce, że to oznacza po prostu dawać czadu. Zróbmy coś, co naprawdę daje czadu. One other thing. If you guys ever have kids and one of them, when he's 8 years old, accidentally sets fire to the living room rug, go easy on him. Okay. One other thing to jest jeszcze jedna sprawa. Dosłownie jedna inna rzecz, a tak naprawdę mówimy to, kiedy chcemy jeszcze coś dodać. Potem mamy set fire to, znaczy podpalić, czyli accidentally sets fire to the living room rug, czyli przypadkiem podpali no, dywan w salonie, bo rug to właśnie dywan, a set fire to możecie kojarzyć z piosenki Adele, która podpala deszcz. Nie wiem, jak to jest fizycznie możliwe, ale skoro ona mówi, że tak robi, to ja jej wierzę. I potem właśnie go easy on him, czyli potraktujcie go łagodnie. Go easy on someone, potraktować łagodnie. You're late! You have no concept of time! Hey, come on! I had to change! You think I'm going back in that suit? I had to change. Musiałem się nie wcale zmienić, no bo jak on niby miałby się zmienić? Change znaczy przebrać się. W sumie przebranie, no to jest pewnego rodzaju zmiana, nie? No bo zmieniamy ubranie. A potem mamy suit. I zoot suit, to też wam mówię tylko w ramach ciekawostki, to był taki garnitur męski z wysokim stanem, szerokimi nogawkami, długim płaszczem i szerokimi ramionami. Co ciekawe, te garnitury w Kalifornii nadal są nielegalne. Nie można ich nosić, ponieważ są jakby pozostałością po przepisach z II wojny światowej jako marnotrawstwo tkaniny. Bo właśnie taki garnitur był bardzo, bardzo obszerny, zużywał dużo materiału. No i do dziś tych przepisów nie zmieniono, więc takich garniturów szyć nie wolno. Bulletproof vest. How did you know? Bulletproof vest, jak być może wiecie, ale warto przypomnieć, to kamizelka kuloodporna. Bulletproof to właśnie kuloodporny. I proof możemy dodawać też do różnych innych słów, jeżeli coś jest na coś odporne. Na przykład waterproof, to będzie wodoodporny, a childproof
to będzie dziecioodporne. Childproof mogą być na przykład niektóre zakrętki do opakowań leków, bo nie jest wcale je tak łatwo odkręcić. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Nie, na przykład najpierw przycisnąć, potem przekręcić. Czyli nie da się tego zrobić przypadkiem, więc prawdopodobnie dziecku się to nie uda dla jego bezpieczeństwa. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak ja mówię polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas tej pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Od tamtej pory zegar nie działa. And the clock hasn't run since. Jeszcze jedna sprawa. One other thing. Potraktujcie go łagodnie. Go easy on. Musiałem się przebrać. I had to change. Jak dobrze cię widzieć. Oh, you a sight for sore eyes. Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Czy jest ktoś w domu? Anybody home? Szkoda, że nie mam wehikułu czasu. I wish I had a time machine. Jest ze stali nierdzewnej. It's made of stainless steel. Zegar spóźnia się 5 minut. The clock is 5 minutes slow. But ci się rozwiązał. Your shoes untied. A co on osiągnął? What did he accomplish? Czy mogę porozmawiać z pana przełożonym? Could I speak to your supervisor? Ona na ciebie leci. She has got the hots for you. Spadaj. Beat it. Kto podpalił stodołę? Who set fire to the barn? Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz dokładnie te same wyrażenia, które były w ćwiczeniu drugim. Czy jest ktoś w domu? Anybody home? Szkoda, że nie mam wehikułu czasu. I wish I had a time machine. Jest ze stali nierdzewnej. It's made of stainless steel. Zegar spóźnia się 5 minut. The clock is 5 minutes slow. But ci się rozwiązał. Your shoes untied. A co on osiągnął? What did he accomplish? Czy mogę porozmawiać z pana przełożonym?
Could I speak to your supervisor? Ona na ciebie leci. She has got the hots for you. Spadaj. Beat it. Kto podpalił stodołę? Who set fire to the barn? I na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że jeśli będziecie jeszcze kiedyś oglądać film Powrót do przyszłości, może zwrócicie uwagę na te wyrażenia, o których mówiłam. A teraz zostawiam Wam jeszcze chwilę relaksu. Do następnego razu.